Każdy, kto spróbował wody, chociażby w Warszawie, szczególnie docenia smak tej, która jest w Suwałkach. Różnica jest ogromna, choć obie spełniają wymagania sanitarne, a te są sprawdzane zawsze niezwykle skrupulatnie. Badanie przydatności wody do spożycia jest działaniem, na które składają się ogromne ilości badań laboratoryjnych. Wykonywane są one zależnie od tego, jak wiele wody pobiera się z poszczególnych ujęć w ciągu doby. Jeśli jest to wodociąg, który produkuje gdzieś do 100 metrów sześciennych wody na dobę, to jest badana jedna próba w ramach monitoringu przeglądowego i dwie w ramach kontrolnego. A powiem, co to jest kontrolny. Kontrolny to jest, są podstawowe badania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne. Natomiast przeglądowy rozszerza się o wiele, wiele parametrów i on obejmuje praktycznie nawet do 48 parametrów. W ilości pobieranej wody na terenie powiatu rekordzistą jest miasto Suwałki, którego mieszkańcy i przedsiębiorstwa zużywają od 8 do 9 tysięcy metrów sześciennych wody na dobę. I dlatego tutaj badań jest naprawdę dużo. Nasze przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji musi zbadać 31 prób w ramach monitoringu kontrolnego i 4 próby, to się wylicza oczywiście zgodnie z tabelą, 4 próby w ramach monitoringu przeglądowego. Oprócz tego to my jeszcze też pełnimy taką rolę kontrolną, że w poszczególnych wodociągach pobieramy próby. W tym roku sobie zaplanowaliśmy, że ze wszystkich wodociągów będziemy pobierać próby przeglądowe, czyli takim o szerokim zakresie badania. Owocem tych analiz jest zaświadczenie o przydatności spożywczej wody. Jak nas poinformowali pracownicy suwalskiego sanepidu, w ubiegłym roku wodę pompowaną do miejskiego wodociągu badano około 70 razy i nie było ku temu specjalnych wskazań poza tymi, które wynikają ze standardowego nadzoru. Pobierane próbki wody trafiają do 3 niezależnych działających laboratoriów w Suwałkach, Łomży i Białymstoku. Dopiero komplet badań z tych 3 jednostek i prawidłowy ich wynik pozwala na ocenę jej przydatności. Sprawdza się skład chemiczny wody, ustala się nawet, czy woda zawiera pierwiastki promieniotwórcze. Bardzo istotnym elementem są też badania bakteriologiczne. Zdarza się bowiem, że woda z wodociągu zostaje skażona niepożądaną florą bakteryjną, a niektóre mikroorganizmy są na tyle groźne dla człowieka, że inspekcja sanitarna wręcz nakazuje zamknięcie wodociągu. Bezwzględnie zamknięcie wodociągu by nastąpiło wówczas, kiedy byśmy stwierdzili na przykład bakterie enterokoki, czyli to są paciorkowce kałowe. Ich obecność jest w przepisie zapisana na 0. Nie może być. Podobnie jest z Escherichią coli. Najgorszym zagrożeniem byłoby, żebyśmy stwierdzili na przykład bakterie, pałeczki ropy błękitnej, która to jest bardzo, bardzo silnie negatywnie oddziaływująca na organizm, bo może powodować zmiany w układzie kostnym, układzie mięśniowym, stawowym, dermatologicznym. Pałeczka ropy błękitnej, nigdy nie stwierdziliśmy takiej, dzięki Bogu, takiej bakterii. Nawet jedna znaleziona bakteria dyskwalifikuje wodę. Na szczęście sytuacje tego rodzaju zdarzają się niezwykle rzadko, a w Suwałkach są praktycznie niemożliwe, ponieważ woda trafiająca do sieci pochodzi z bardzo głębokich ujęć, niektóre sięgają nawet 80 do 100 metrów. Suwalski sanepid o naszej wodzie ma naprawdę dobre zdanie i jak już wiemy, jest to opinia poparta dziesiątkami badań. Jedynym dokuczliwym deficytem suwalskiej wody jest jej twardość, ale taka jest już jej uroda. Zdarza się też, że zawiera sporo żelaza, które jednak zawsze mieści się w granicach normy. Jeśli interesują nas szczegóły wykonanych analiz, możemy je uzyskać u administratora sieci, który zobowiązany jest udostępnić je nam. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji publikuje je na swojej stronie internetowej. Wyniki badań można także uzyskać w sanepidzie. A jeśli chcielibyśmy jeszcze tę naszą wodę poprawiać, możemy to czynić we własnym zakresie. Tylko czy mamy ku temu powody?